Gratulacje dla drużyny gospodarzy. Był to dla nas pierwszy mecz w sezonie, który przegraliśmy wyraźnie. Bardzo źle się z tym czujemy, bo mimo że bilans mieliśmy przed tym spotkaniem 5-4, to w zasadzie każde z tych czterech spotkań, które przegraliśmy, mogliśmy wygrać. Dzisiaj zespół przeciwnika był od nas wyraźnie lepszy, ale wyglądało to z boku tak, jakby w naszej drużynie brakowało energii dzisiaj, ale no, jest to sprawa jasna. Gramy bardzo krótkim składem, daliśmy z siebie wszystko w sobotę, niestety trochę nieszczęśliwie przegrywając mecz z Łańcutem na własnym parkiecie, ale zagraliśmy mecz w bardzo krótkim składzie, na bardzo dużej intensywności. Gramy przez ostatnich kilka kolejek, naprawdę zawodnicy podstawowi grają po 30 parę minut i niestety, jeżeli tak będzie dalej, to nie będziemy w stanie walczyć przez 40 minut z takimi zespołami jak Tychy, ale chciałbym po meczu powiedzieć tyle, że ja wiem, że ten zespół, który był dzisiaj na parkiecie, mówi o swoim zespole, każdy zawodnik, który był, dał z siebie wszystko i uważam, że moi zawodnicy mogą z podniesionymi głowami wracać do domu, mimo tego, że przegraliśmy 20 punktami, straciliśmy 100 punktów. Uważam, że chłopcy dali z siebie wszystko. Dziękuję bardzo. Na wstępie wielkie gratulacje dla zespołu GKS Tychy. Co mogę więcej powiedzieć? Powtórzę może dużo to, co trener, że zawodnicy naszej drużyny dzisiaj zostawili wielkie serducho na parkiecie. Może zabrakło trochę prądu w kluczowych momentach, gdzie trzymaliśmy się podczas meczu. No ale to powiele to, co trener mówi. Mam okrojony skład, nie wszyscy mogą jeszcze trenować, grać. Mamy teraz przerwę, mam nadzieję, że to dobrze wpłynie na zespół. Kluczowi gracze wrócą do treningu w pełni zdrowia. Będziemy mogli dobrze potrenować i przygotujemy się bardzo dobrze na mecz z Wałbrzychem. Tyle, dziękuję. Dobry wieczór. Ogromne gratulacje dla mojego zespołu za determinację i walkę, jaką dzisiaj pokazali przez 40 minut. Wiedzieliśmy, że będziemy się musieli spodziewać dużego oporu ze strony Starogardu, który przegrał ostatnie spotkanie, prowadząc przez cały mecz praktycznie z Łańcutem, i że będą źli. Natomiast uważam, że intensywnością w drugiej połowie na pewno przechyliliśmy szale zwycięstwa na własną korzyść. Bardzo ważna rubryka straty. Popełniliśmy tylko 8 strat, 22 asysty przy 19 stratach przeciwnika. Wpadły nam rzuty za 3 punkty przeciwko strefie i myślę, że to też był klucz do tego, że nie zacięliśmy się w ataku. Mocno budujące spotkanie. Cieszę się, że w każdym meczu inny zawodnik potrafi się włączyć do wsparcia tych liderów naszych w zespole i to pokazuje, że faktycznie potrafimy być silną drużyną i ten bilans, który wypracowaliśmy, na pewno nie jest przypadkiem. To myślę, że to jest ciężka praca, którą wykonujemy na treningach. Dobry wieczór. Gratuluję drużynie przeciwnej, ponieważ zagrali bardzo dobre spotkanie, mimo że skończyło się to 18 punktami, to przez ponad 3 kwarty mecz był na styku tak naprawdę. Mimo tego, że przegraliśmy bardzo zbiórkę w ataku, to nie było tego aż tak widać. Cieszymy się z tego zwycięstwa, pokazaliśmy charakter i wykorzystaliśmy swoje przewagi i fizyczności w tym meczu.